To oznacza wzrost prestiżu naszej uczelni. To oznacza sygnał, że osiągnęliśmy kolejny szczebel rozwoju. A ponadto jest to niezwykle ważne dla miasta Gdyni. Do tej pory było to jedyne 200-tysięczne miasto na północy Polski, które nie miało swojego uniwersytetu. Jesteśmy niezwykle, niezwykle dumni, ale też jest to wyzwanie dla nas, że musimy ten poziom utrzymać. W przyszłorocznym budżecie ze środków krajowych przewidzieliśmy 1,350 milionów dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe. Kolejne 600 milionów pochodzić będą ze środków unijnych. Oprócz tego rząd wyda obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 miliardy złotych do podziału między uczelnie publiczne. Z tych obligacji Skarbu Państwa ponad 15 milionów przypadnie Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni. Nie bez przyczyny w 1920 roku odbudowa gospodarki morskiej rozpoczęła się od powołania szkoły morskiej. Powołując uniwersytet, symbolicznie, ale nie tylko symbolicznie, faktycznie nawiązujemy do tej decyzji. To właśnie od kształcenia kadr morskich trzeba rozpocząć odbudowę niepodległej polskiej gospodarki morskiej. Otrzymując indeks Uniwersytetu Morskiego, aspirujecie właśnie do tego, by stać się istotnym elementem przyszłości naszego kraju. Studia to czas, który od wielu pokoleń określany jest jako najwspanialszy okres w życiu młodego człowieka. Uczyńmy więc wszystko, by po tych kilku latach słowa te także dla Was samych nabrały takiej właśnie wartości. Bardzo ważną cechę zdobędziecie. I to jest jakby najważniejsze. Że będziecie musieli pracować w zespole. Przeczytałem na tym nowym sztandarze. Bóg, Ojczyzna, morze. Bardzo Was proszę, dodajcie do tego jeszcze honor.